2 września rozpocznie się nabór wniosków w 6 edycji programu Mój Prąd. Prosumenci będą mogli uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 28 tysięcy złotych dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej oraz ciepła. Budżet programu wynosi 400 milionów złotych. Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko. W czerwcu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,4% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do poprzedniego roku najbardziej, gdyż o 24,3% poszły w górę ceny pojazdów mechanicznych. Natomiast największy spadek zaliczyły ceny odzieży i obuwia. Udział sprzedaży przez internet wyniósł 8,2%. GUS podał również, że w czerwcu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyła się o 8,9%. Jest to wynik gorszy niż przewidywali analitycy. Do końca 2026 roku zdecydowano się wydłużyć możliwy okres działania funkcjonujących systemów zbierania butelek wielorazowych ze szkła, poinformował resort klimatu i środowiska. Według wcześniejszych założeń szklane butelki miały zostać objęte systemem kaucyjnym od momentu wejścia go w życie, czyli od stycznia 2025 roku. Ministerstwo Finansów będzie rozmawiało z resortami klimatu i przemysłu w sprawie utrzymania cen energii, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Obecna ustawa z maksymalną ceną energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za megawattogodzinę obowiązuje do końca roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę świadczenia Dobry Start. Nabór wniosków trwa od 1 lipca. Do tej pory rodzice złożyli prawie 1 600 000 wniosków o świadczenie dla ponad 2 milionów dzieci. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Jednocześnie wskazał wiceprezydent Kamalę Harris jako swojego następcę. O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Zapowiedział też, że wkrótce zwróci się do narodu odnośnie swojej rezygnacji. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną po dużej stracie w piątek. Inwestorzy oceniają skutki rezygnacji Joe Bidena z kandydowania na urząd prezydenta USA. Obecnie baryłka ropy WTI w dostawach na sierpień kosztuje $80.54, wyżej o 0,51%. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Majorki protestowało w niedzielę przeciwko masowemu napływowi turystów. Ich zdaniem turystyka nie tylko wprowadza chaos komunikacyjny na wyspie, ale prowadzi również do niszczenia miejscowej przyrody oraz drastycznego wzrostu kosztów życia. Strajkujący domagają się ograniczenia liczby miejsc noclegowych oraz wprowadzenia limitu wjazdu na Majorkę aut, które nie są tam zarejestrowane. Chiny zaskoczyły rynki. Bank centralny nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe o 10 punktów bazowych. Pięcioletnia stopa referencyjna kredytów hipotecznych została obniżona do poziomu 3,85%, a roczna stopa kredytów bankowych dla firm do 3,35%. Analitycy spodziewali się, że bank utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.